Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ramach cyklu Lubię tu być odwiedzimy Górę Świętego Wawrzyńca w miejscowości Kałdus, niedaleko miasta Chełmna. Sama góra jest grodziskiem pochodzącym sprzed ponad 1000 lat, położonym na skraju Wysoczyzny Chełmińskiej w bliskiej odległości od rzeki Wisły. Ponad 1000 lat temu w tym miejscu mieszkali Wikingowie, ale także budowano tutaj kościół, o którym nie wspominały żadne źródła. I to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, pochodzących z czasów Mieszka I lub Bolesława Chrobrego. My jednak dzisiaj nie skupimy się na historii tego miejsca, ale na występującej tutaj roślinności, na przyrodzie Góry Świętego Wawrzyńca. Występuje tutaj bardzo specyficzny rodzaj roślinności. Jest to roślinność kserotermiczna, czyli taka roślinność, która lubi miejsca suche, nasłonecznione, z niewielką ilością opadów atmosferycznych. Na skrajach Wysoczyzny, Doliny Rzeki Wisły, taka roślinność występowała naturalnie w miejscach, gdzie rzeka płynąc podmywała skraj Wysoczyzny, następowały osunięcia ziemi, znikała roślinność leśna i wtedy mogła pojawiać się roślinność bardziej stepowa. Z czasem, gdy pojawił się tutaj człowiek i rozpoczął on wyrąb lasów, wypas zwierząt, teren jakby z natury stał się bardziej otwarty, nasłoneczniony i wtedy taka roślinność znalazła tutaj dogodne miejsca bytowania. Roślinność kserotermiczna lubi miejsca nasłonecznione, takie właśnie jak znajduje się teraz za mną. Jest to zbocze dawnego grodziska, które pierwotnie służyło po prostu jako miejsce obronne. Grody budowano z ziemi, kamieni polnych, bali. Z czasem porastała je po prostu roślinność, czasem porastała je trawa, murawy właśnie, które lubią takie miejsca bardziej suche. A tutaj w pobliżu nie występuje żaden ciek wodny, żaden zbiornik wodny, no jakby miał występować na zboczu z drugiej strony. Miejsce bardzo nasłonecznione, bardzo dobre siedlisko dla wszystkich roślin stepowych. Dawniej wypasano w tym miejscu zwierzęta, dzisiaj, aby ta roślinność mogła się tutaj utrzymać, musimy to miejsce trochę sztucznie wykaszać, podkaszać, tak? Ponieważ miejscowi rolnicy no, nie wypasają już tutaj ani krów, ani owiec, tak jak się to działo dawniej. Więc dzisiaj, żeby ta roślinność w rezerwacie mogła przetrwać, potrzebna jest pomoc człowieka. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić Górę Świętego Wawrzyńca, nie będziecie mieli problemu z dostaniem się tutaj. Góra jest w pełni dostępna, otwarta, nie musimy kupować żadnych biletów. Można dostać się tutaj autem, jadąc od strony miasta Chełmna albo od strony miejscowości Unisław Pomorski. Musicie dojechać do miejscowości Kałdus i tutaj piaszczystą drogą podjechać prawie pod samo grodzisko, gdzie zatrzymacie się na parkingu przy lesie. Zwiedzanie Góry Świętego Wawrzyńca najlepiej rozpocząć od wdrapania się na wał dawnego grodziska, który oddziela jakby całe to założenie obronne od tego płaskiego terenu Wysoczyzny Chełmińskiej. Z dwóch stron grodzisko jest osłonięte dwoma bardzo głębokimi jarami, które wcinają się w skarpę Wysoczyzny Chełmińskiej. Właśnie na tym najwęższym miejscu dawniej usypano potężny wał obronny. Jest on w całości dzisiaj porośnięty z jednej strony taką, powiedzmy, trawą, łąką, gdzie właśnie tutaj występują te rośliny ciepłolubne, rośliny stepowe. Od drugiej strony trochę bardziej odsłonięte i od strony grodziska porośnięty jest niewielkim zagajnikiem. Można się na niego wdrapać. Będzie z niego przepiękny widok na wieś Kałdus, w której się znajdujemy, a także w oddali będzie można zobaczyć, jeśli ktoś wytęży troszkę wzrok, czerwone, pokryte dachówką, dachy miasta Chełmna, które też jest oddalone w linii prostej tylko kilka kilometrów stąd. Schodząc w dół,
wejdą Państwo na obszerną łąkę. Dawniej to tam toczyło się całe życie tego grodu. Dzisiaj miejsce to przejęła przyroda, właśnie rośliny, które lubią słońce, które lubią ciepło, małą ilość opadów, suchy teren, czują się tam najlepiej, ale miejmy świadomość tego, że pod naszymi stopami znajdują się ślady przeszłości i to sprzed ponad 1000 lat. Także z tego miejsca jest przepiękny widok na Dolinę Dolnej Wisły. W oddali zobaczycie srebrzystą rzekę, moźdajkę pól, wiosek, wszystko położone w bardzo głębokiej dolinie, ponieważ od skarpy Wysoczyzny jest prawie 30 metrów w dół, bardzo stromo do dna doliny. Dolina akurat w tym miejscu jest dosyć szeroka, ma około 2-3 km szerokości. W niektórych miejscach rozszerza się jeszcze bardziej. Widać także z tego punktu widokowego przepięknie widać przełom Dolnej Wisły pod Fordonem, o którym także postaramy się Państwu opowiedzieć w jednym z następnych odcinków naszego cyklu. Także bardzo serdecznie zapraszamy w to przepiękne miejsce województwa kujawsko-pomorskiego, jakim jest Góra Świętego Wawrzyńca.